LX to tak naprawdę portal do znajdowania przyjaciół. Wpisujesz miasto, coś związanego ze swoimi zainteresowaniami i zaczynasz zagadywać do ludzi. Wiem, że to nie taka rakieta, ale czy dostarczy mi kosmicznych wrażeń? Wiem, co mówię, bo w tym filmie sam znajdę tak przyjaciela. Ta gra wygląda niesamowicie. Chciałbym mieć z kim w nią grać. O, konik. Piękna klacz. Dużo pali? Bo jeżeli jest palaczem, to dla mnie odpada. Zobaczymy, kto mi odpisze później, a póki co tworzę własne ogłoszenie. Przyjaciel. A, co najmniej 16 znaków. Fajny. Przyjaciel. Jakiej kategorii szukają samotni ludzie? Koty do adopcji. Dodaj zdjęcia. Dobra, wszystko jest. Dodaj ogłoszenie. Napisałem jeszcze do tak wielu osób, że aż... Dobra, wyczerpał mi się limit dziennych rozmów. Zobaczymy jutro, kto odpisał. Kiedy kapek chce znaleźć jednego przyjaciela, ja znajdę ich aż 100. Mamo, czy ty jesteś moim przyjacielem? To podpisz się tu, proszę. Misiu, wiem, że jesteś moim przyjacielem. No ale ty raczej nie dasz rady się podpisać, więc zrobię to za ciebie. No i tak w sumie, to ja sam siebie też lubię. Sprawdzam, ile jest wiadomości. 25! Co? Przeglądam kotki, a tu taki drip. Przyjaciele? Ding. Witam, przyjaciel aktualny? Aktualny. Ding. Cześć, czego oczekujesz, to znaczy czego szukasz? Przyjaciela. Ding. Zdobycie przyjaciela dzielę na 3 etapy. Pierwszy, umówienie się z nim na spotkanie. Drugi, świetna zabawa na spotkanku. I trzeci, domykający etap, taniec przyjaźni. O, tutaj jakąś podkaszarkę akumulatorową. Zbliżę się do tego pana. Pogadajmy o trawie. No u mnie trawa mega szybko rośnie, ale uwielbiam kosić. To moja pasja. Wiem, że to nie ta rakieta, ale czy dostarczy mi kosmicznych wrażeń? Z pewnością. Co można pani Krystynie napisać, żeby poszła z nami na tenisa? Tylko przydałoby się mieć z kim grać. Smutna buźka. Buty do kręgli. Poszedłbym na kręgle w sumie z kimś. Dlatego przyjaciela, którego znajdę na OLX, zabiorę właśnie na kręgle i totalnie go zniszczę. Ale jeszcze długa droga przede mną. No a Nikolasowi szło to jakoś łatwiej. Tak w sumie to mnie wszyscy lubią. Potrzebuję twojego podpisu, żebym miał kolejnego przyjaciela. Tak, jasne. O, dobra, jestem twoim przyjacielem oficjalnie. Chcesz się przytulić? Tak jest. Ktoś sprzedaje megafon. Mam ochotę pozagłuszać ciszę nocną. Wpada pan? Pociąg na pilota. Może przejdziemy na tory przyjaźni i poukładamy go razem. Nada się ten aparat do nagrywania na YouTube? Nie, to dobrze, bo mam swój. Chciałby pan zostać moim kumplem i coś razem nagrać? Dobra, na wszystkie wiadomości odpisałem. Ciekawe, co tam u Nikolasa. Kurde, jakoś wolno to idzie. To jest bardzo smutny temat. Mamy petycję o ochronę żółwi. Jeden podpis to jest jeden uratowany żółw. Wiecie, tym lepiej. A jest jakiś haczyk? Nie, dosłownie nie ma żadnego haczyka. Szukam przyjaciół, proszę, proszę. Sprawa wygląda tak, że jak na pierwsze wiadomości ludzie mi odpisywali, tak drugie olali albo napisali mi, że to koniec dialogu. Jedynie pan Remi od basenu ze mną pisał: o, basen, może wpadnę na basen. Ale jak napisałem, że możemy posiedzieć w pustym basenie, możemy bez wody posiedzieć i miło spędzić czas. Pan Remi napisał, że żona mu nie pozwoli. Ale na szczęście zgadałem się z moją psiapsi, bestii, byfyfy, Mileną. Milena chce ze mną pogadać, dobra. Chyba się uda, oglądajcie do końca. Halo? Hi. Cześć, to moja psiapsi? Ja! Która napisała do mnie z mojego ogłoszenia, bo akurat szukała kota. Szukałam kotka, no ale znalazłam przyjaciela. No to chyba nawet jeszcze lepiej. To co, widzimy się? No, możemy się kiedyś zobaczyć. Jadę się z nią jutro spotkać. Widzowie, będę miał przyjaciela na OLX! A jak ty, Nikolas, sobie radzisz? A jak ty sobie radzisz teraz, co? Mogę wesprzeć biznes za 2 złote. No i super, to mi się podoba. No 2 złote, 2 imiona, tak? Można wymyślić, no tam, jakiś tam byle jak. Super, proszę bardzo, 2 złote, dziękuję serdecznie. Jestem w stanie wam zaoferować 2 złote, musicie się podzielić. Dobra. 2 złote dla was i miłego dzionka. Dupa! Wszyscy mnie olali. Milena chyba się przestraszyła i nagle jednak ma plany. Ten OLX to chyba jedna wielka pomyłka. Jeszcze sprawdzę OLX-a ostatni raz. Ostatnia nadzieja to Michał, który chce ze mną pogadać na Discordzie. Napisałem mu, żeby się nie spieszył, ale długo to zajmuje. Wszystko będzie dobrze, mogę czekać, tylko żeby on się zjawił. No i kapek po raz kolejny wystawiony. Jednak dzisiaj nie może i może jutro o 15. Nie wiem, czy to się uda tak szczerze, już mi się powoli kończą opcje. Speedrun, mam dla was niesamowitą ofertę. Dzisiaj szukałam przyjaciół, chcesz się podpisać? Dobra. Wreszcie zaraz będę grał z Michałem. To jest moja ostatnia nadzieja, bo już dosłownie nikt mi nie odpisuje. Halo? Halo, no, witam. O, siema, Michał. Mam taki fajny trybik dla 2 osób. Starałem się dobrze to rozegrać. Jeśli Michał nie zgodzi się ze mną spotkać, to zostanę bez opcji. Ej, i co sobie pomyślałeś, jak zobaczyłeś pierwszy raz to ogłoszenie? Podeszło do tego humorystycznie, nie? Graliśmy w grę dla 2 osób opartą na współpracy i wydawało mi się, że dobrze się bawiliśmy. Nice! Dobra, jest super. Czułem, że Michał będzie chciał się ze mną spotkać. Przeszliśmy wszystko. Dobra robota, Michał, piąteczka.
ptysz. Piąteczka, piąteczka. Ale przyszedł czas zadać najważniejsze pytanie. No i pytanie jest takie, czy nie chciałbyś się gdzieś spiknąć? Gdzieś byśmy wyszli? Zależy. Myślę, że już jutro. Jakby... Jutro, dobra, jutro mi pasuje. Dobra, dobra, to do zobaczenia jutro. Do zobaczenia. Dobra, siema, cześć. Siema. Tak! Michał, widzimy się jutro. A tobie, Nikolas, jak idzie? Dobra, szczerze mówiąc, już mi się trochę nie chce, bo już tu siedzę od 2 godzin. Kapek się nie skapnie, nie ma szans, także dopiszę sobie jakby własnoręcznie parę. Ciężko idzie wymyślanie tych imion. Hipolit. Hania, Ania, Basia, Kasia, Ameli. A nie, to już była. Zaraz jedę do Michała, który okazał się być Aleksem, bo wpisał sobie fejkowe imię. Jestem mega ciekaw, jak to będzie wyglądało, ale myślę, że będzie fajnie. Dzieci, pod żadnym pozorem nie spotykajcie się z nieznajomymi z internetu, bo to może się źle skończyć. Ja spotkałem się z nim w publicznym miejscu, poinformowałem swoich bliskich i no, znam taekwondzitsu. Siema, to Michał? Co? Michał? Dokładnie! Znaczy Aleks? Siemano, tak, Aleks. Aleks? No, Aleks. Siemano. Siemano, co tam? W porządku. Dobra, to co robimy? Będzie śmiesznie, bo nigdy nie graliśmy w kręgu. Cały czas myślałem o tym, że to wszystko na nic, jeżeli nie wykonamy ostatniego etapu. Tańca przyjaźni. Nie przeszkadzało mi to jednak, żeby świetnie się bawić grając w kręgle i kompletnie zniszczyć Aleksa w punktach. Dobra gierka. Dobra gierka, no. Piąteczka. Piąteczka. I 99 imię. Proszę Państwa, Jan. A sedny będzie Kapek, bo przecież też jest moim przyjacielem. Fajnie było, co? Fajnie było. OLX znaczy ludzi. Subskrybujcie Kacpra, bo jest super chłopak. Taniec przyjaźni, taniec przyjaźni. Nie zrobicie tańca przyjaźni, taniec przyjaźni. Taniec przyjaźni. No wiem, no! Jeszcze musimy zrobić najważniejszą rzecz. Etap końcowy. Coś szalonego. Coś szalonego. Mega szalonego. Nawet postanowiliśmy zrobić turniej na to, kto powie coś bardziej losowego. Właśnie się zastanawiałem, co czy właśnie pijesz, więc... Pijesz włączałem. W piątek wracałem do domu. No i cały dzień. Do wieczora. Ja nawet nie wiem, jak odpowiedzieć grzejnik. Ty wiesz? Kiedyś. Co? Kiedyś koszykówka. O. Ale Aleks był w to za dobry. A potem jeszcze udowodnił, że naprawdę jest prawdziwym przyjacielem. Mogę twój ostatni kawałek? Jasne. Na pewno? Jasne. Na pewno? Jasne. Dobra, dzięki. Jasne. Możecie mówić co chcecie, ale dla mnie jakiś taniec przyjaźni nie ma znaczenia. Znalazłem przyjaciela tak czy siak. Ale warto było zapytać. Dobra, Aleks. Pora na ostatni etap. Jaki? Ostatni etap. Jaki? Stresujesz się trochę, czy nie? No jasne. Taniec przyjaźni. Taniec? Dobra. I w tamtym momencie zrozumiałem, że serio znalazłem przyjaciela na OLX. A Nikolas... Jak ci poszło? Słuchaj, mam 99, ale myślę, że ty mi się też podpiszesz, bo jednak jesteś moim przyjacielem, nie? No dawaj! No i git, i koniec filmu.